Jako że jedyny w całej Polsce otrzymałem dostęp do przedwczesnej wersji Stumble Guys, to pokażę wam dzisiaj nową funkcję dodawania znajomych. I pokazywałem to wczoraj, ale dzisiaj zaprezentuję, jak to jest, kiedy ktoś cię doda do znajomych w Stumble Guys, czy można dołączyć do jego gry, usunąć tego znajomego, zablokować. A do tego wszystkiego twórcy gry zaprosili mnie na specjalny turniej trzyosobowych zespołów i będę się dzisiaj pojedynkował z takimi teamami jak cała drużyna moderatorów gry. Musisz obejrzeć ten film do końca, nie wolno do połowy. Zostaw suba i dzwonek. We wczorajszym odcinku pokazywałem wam, że beta 0.44.2 wprowadza funkcję znajomych i popatrzcie, teraz pokażę wam, jak to działa. Mam jedno powiadomienie, wchodzę sobie w znajomych i zaproszenia oczekujące. Tutaj właśnie Madalin, czyli youtuber z zagranicy, dodał mnie. Mogę go odrzucić, zablokować lub zaakceptować i widzę, jakim skinem aktualnie gra. Klikam w takim razie zaakceptuj i popatrzcie, mam go w liście znajomych i widzę, czy jest offline, czy online oraz oczywiście mogę go wywalić. Yo, Hotman Castle! Okej, tutaj wiem, że może być Blockdash, Laser Tracer i mnóstwo innych rzeczy, więc wcale nie będzie, słuchajcie, tak prosto. Dobra, teraz na brzuszku lecimy, let's go! Dobra, tutaj nad tym przeskoczyć. No, byłem niestety stary pierwszy, byłem pierwszy już w tym momencie, niestety nie jestem. Dobra, ej, nie działa tutaj emotka banana! Yo, gdzie jest mój banan w takim razie, widzowie? Dobra, lecę, stary. Lecę. Ogólnie sam tutaj możesz zobaczyć, że patrz, kto po prostu przejedzie pierwszy, tego team wygrywa. Tak. I wszyscy mają ten sam samochód, czy mi się wydaje? Ej, nie, czekaj. Nie, ja mam inny. No to stary, jak masz inny, to może masz szybszy, to dawaj. Dobra, ja tutaj ich nadrabiam. Dobra, ej, ty masz dużo szybszy! Jak ty mnie patrzysz, jak on mnie ściga! Widzicie, macie potwierdzenie, że te samochody mają różną prędkość. Dobra, tutaj... Oj, zły szlaban. Dawaj, ścigasz ich, bo masz lepsze auto, mordo. Musisz. Dobra, jestem trzeci, stary. Robię to, Będę drugi. Ale wygrywamy! Nasz ziomek, słuchajcie, wygrał. Pierwszą gierkę udało nam się wygrać. Pytanie, jak będzie teraz? Możecie sami zobaczyć, że najlepiej jest właśnie chyba pójść na samym starcie ciutkę do tyłu i teraz, dobra, okej, przeskoczyć nad... Prawą stroną chyba lecisz. Tak, chyba ewidentnie, stary, prawą stroną. Dobra, działa? Nie działa mi tu emota, no! Ja tutaj próbuję wszystkich pięknie emotkować, a tutaj się po prostu... Ej! O kurde! Ale się tutaj poślizgnąłem! Dobra, lecę środkowym tunelem, może dostanę dobrą furę. Dostałem najwolniejsze auto w grze, kumasz to? Mam... Ja nie widziałem. Nasz ziomek ma niebieskie auto, ono jest najszybsze w grze, więc musimy dać radę. Dobra, o kurde, ale my się tu odbijamy od siebie. Yo. Lecimy, stary. Lecę, ale najwolniejsza fura w grze, no nie pomaga. Dobra, dobry tunel, dobra. Patrz, jak skracam. Patrz. Dogonię tego z niebieskim autem w ogóle. Dobra, patrz. Oj, ale czy my to wygrać? Let's go! Powiem szczerze, idzie nam chyba nie najgorzej, ale teraz sprawdzimy sobie tak. Idę sobie tutaj na tą prawą stronę, teraz do... Ej, to naprawdę był dobry pomysł, bo tutaj, wszyscy jedziemy razem jakby na jednym wózku, można tak powiedzieć. Oj, szkoda, ale będziemy mieli dobrą platformę. Dobra, okej, i lecimy. Ale się pomukowaliśmy wszyscy, o kurde, ale jazda. Ale dobra, jadę, wiesz co, ja wejdę jako jedyny w to zielone i dostałem nie najgorszą furę, ale... Oni mają niebieskie! Niebieska fura jest najszybsza, stary, w grze, kumasz to? Ale dobra, może tym turbo doładowaniem, może właśnie przejeżdżając pomiędzy tym jakoś nam się, słuchaj, uda. Jest taka szansa, dobra, jedziemy, stary, musimy nadrobić. Oni są dużo szybsi, ale tak masakrycznie szybsi, dobra. Patrz, doganiam tego typa, skracam tutaj ładnie, pięknie. Dobra, tutaj poszło turbo doładowanie i stary, jedziemy to, patrz to. Wszyscy praktycznie w tym samym czasie na metę dojechali. Dobra, mordo, idziemy na prawą stronę i teraz nam na pewno się uda. Lecę sobie tutaj, dobra. Dobrze. Jestem stary pierwszy. Jestem pierwszy, jest git. Dawaj tą platformę. Dobra, pum. Nie, tam kogoś wywiło tak szybko. Dobra, siup. Teraz nie robię akurat tego trika, bo by mnie tutaj normalnie potrącili. Ale dobra, stary, lecę. Dostałem. No czemu oni mają naprawdę te szybsze auta, stary? Dostałem, wiesz, to trzecie najszybsze auto, więc nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, jedziemy. I tam jeden naprawdę jest. Dobra, jestem trzeci, stary. W tym momencie jestem trzeci. Dobra, dostaję turbo doładowanie, widzowie. I daję skórę od banana, ale niestety nie działają emotyczki. Ej, też tak ci się wydaje, dobra. Spędzając ten samochodzik, mega hamuje? Ej, stary, no troszeczkę tak. Ej, dobra, jestem tuż za nimi, stary. Yo, dobra, lecę. Oj, dobra. No i czekaj, czy nam się udało wygrać, bo naprawdę teraz tego nie wiem. Mamy to. Yeah.
Widzowie, ja nie chcę wykrakać, ale nasz tym póki co naprawdę dobrze się trzyma i dajemy radę, więc let's go. O kurde, no to niezłe lasko, stary. Oj, ale uratowałem się. Dobra, nie jest, słuchajcie, źle. Nie jest źle, dobra. Okej, 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 wywal nas wszystkich. Dobra, dobra. Tutaj, okay, dawaj, do... O, Bobek jest pierwszy z tym drugi! Stary, teraz wygrywamy to! Proszę, dobrą furę! No nie, ja mam bez. Nie jest źle! Nie, właśnie nie! Stary, to jest okej fura, że tak powiem. Ani nie jest szybka, ani nie jest wolna. O nie, walnąłem się! Okej, jest okej, dobra. Dobra, 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 stary, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Nie, żebyśmy z ciebie nie wjeżdżali, uważaj, stary, ktoś to był. Dobra, stary, wygram to, siemano! Żeby teraz tylko nie sfejlować. Stary, spowalniaj ich! Dobra! Yeah, let's go! Mamy to! Mamy to, widzowie, wygrywamy! Dobra, widzowie, musimy wygrać kolejną giereczkę. Problem jest tutaj, że typ nie ma niku, ale dobra! Damy sobie z nim radę. My sobie z nim nie damy rady, widzowie. Damy sobie z nim radę, dobra, go. Let's go! Dobra, siup, siup! Oj, ej, szkoda! Bo miałbyś już taką przewagę, totalnie byś miał największą przewagę, stary, na świecie normalnie, dobra? Siup, siup i stary, jazda. Jazda, jazda, jazda. Ej, wszyscy w tym samym czasie... O! Dostałem najszybszą furę w grze! Tylko, że... Dwie inne osoby też. Ej, dobra, stary, wykorzystuję to. Wykorzystuję to, że mam super. Czerwoną furę. O kurde, no to nieźle wykorzystałem, widzowie. Albo nie czerwona, to jest czarna fura. Stary, a to może dobrą dostałeś. Ej, dostałem najfajniejszą furkę, no. Muszę to wykorzystać. Super totalną, stary. Masz taką furkę. Dobra, skracamy zakręty, widzowie. Skracamy zakręty. Dobra. Ej, ale wszyscy mają to samo prawie. Dobra. Ej, wbiłem się, jo! Ale i tak chyba wygrał nasz team. Okej, widzowie, gramy z X-Mas Bojan. O kurde, ale nick mocny, strasznie mocny nick, dobra. Teraz siup, siup. Ale mrozi, ale mrozi. Dobra, siup, siup. Oj, dobra, nasza platforma będzie pierwsza. Dobra i pum. Ej, jak on to zrobił? O kurde, dobra, zepchnęliście mnie z mojego trikensa. Ale lecę zaraz tutaj za wami, lecę, 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 dobra. O, nie jest źle, nie jest źle. Ej, dostałeś dobrą furę? Nie jest źle, ja słabą, ja jak zwykle dostaję tą średnią. Dobra, stary, ja też właśnie dostałem teraz słabiutką furkę, ale oj, tutaj niebieska furka też nie daje do końca rady, więc let's go, let's go. Patrzcie, jak odjeżdża, patrzcie, jak ten niebieski odjeżdża. Nie, no jest różnica, jest różnica. Serio, dobra, 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 ej, totalnie. No nie blokuj mnie, lamuś, ja, ej, ten typ próbuje mnie blokować, a ja sobie tutaj przeskakuję. Stary, aj, było blisko. Teraz muszę wam coś pokazać. Laptop Lenovo Legion Slim 7. To naprawdę smukły i lekki, ale mega mocny laptop. A to wszystko dzięki temu, co ma w środku. Intel Core i7 12 generacji, a dokładnie 12700H. A karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 3060. Więc chyba nikogo nie zdziwię, jak powiem, że każda gra na tym pójdzie. Co absolutnie genialne, jest on wykonany z magnezu i aluminium, co czuć. Cały jest metalowy i masz wrażenie takiego produktu premium. I dzięki temu w podróży ci się nie połamie. Waży około 2 kg i ma 16 mm grubości. Natomiast bateria to jest hit. 99 Wh to najwięcej, ile można wpakować do laptopa w tym momencie. A dzięki temu z zasilacza to będziesz pewnie korzystał raz na kilka dni. Dzięki samemu procesorowi będziesz mógł zająć się także grafiką czy montażem. Sam korzystam z procesora i7. A tak się składa, że nie tylko gram w gry. Tak naprawdę czymkolwiek się nie zajmujesz, to dla tego komputera nie będzie wyzwaniem. W ogóle warto zaznaczyć, że to jest najszybszy mobilny procesor w historii. Karta graficzna RTX 3060 pozwoli natomiast na to, abyś grał w gry, jakie tylko chcesz, ale chociażby i rendering filmów jest możliwy na tym laptopie. Szczerze nie wiem, czy on szybciej nie wyrenderuje filmu niż mój komputer. Wyświetlacz natomiast jest to 16 cali i fajne jest to, że nie ma tych takich grubych ramek. Dodatkowo ma zmienną częstotliwość odświeżania, a proporcje tego ekranu to 16:10 i to tym bardziej pomaga, czy w pracy, czy w grach. A chłodzenie! Legion Coldfront 4. To jest totalna bajka. Na pewno kojarzycie stare laptopy, które niesamowicie się drą. Są po prostu głośne. Tutaj nie dość, że praca laptopa jest cicha, to same temperatury laptopa są naprawdę niskie. Laptop ma ulepszone radiatory, a nawet dodatkową rurkę cieplną. A dodatkowo podepniesz do niego cały sprzęt, jaki chcesz. 2 razy USB typu C, 3 razy USB typu A, ale 3.2. Port Thunderbolt, gniazdo słuchawkowe czy wejście HDMI, ale i czytnik kart SD, więc jak ktoś jest fotografem, to sobie wpina kartę z aparatu i siemano. A coś dla fanów gier, wraz z tym laptopem dostajesz 3 miesiące Xbox Game Pass za darmo, dzięki czemu możesz znaleźć mnóstwo gier dla siebie. Koniecznie obczajcie nowego laptopa Lenovo Legion. Link oczywiście jest w opisie. Pytanie, jakie to będą gierki? Oj, Epicolos Laser na drugiej fazie.
laser. Aj, to będzie trudne, ale stary, robimy to. Akurat w laserkach my jesteśmy nie najgorsi. Pod warunkiem, że nie ma emotek, a tu na 1000000% już będą pewnie emotki, znając nasze życie. No co? Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? Bobek, no witam z emoteczkami. Dobra, siup. Ej, nie działa emotka... Stopy? Jaka? Czekaj, co? Próbowałem jakby stopą walnąć typa i to mi nie zadziałało. Dobra, sprawdzę zaraz jeszcze raz. Czekaj. Dobra, nie, chyba też nie działa. Ej, tylko pięść w takim razie działa. O nie, a mi nie działa nawet pięść! Nie wziąłem. Ej, dobra, z jakimś giga opóźnieniem mi to zadziałało. Ej, czyli jest jeden typo! Jest banan i jest pięść. Okej, dobra, kumam. Trzeba będzie, stary, wiesz, tutaj troszeczkę się postarać, ale robimy ich, stary. Robimy ich tutaj na totalnym feście. Dobra, pum! Okej, nawzajem się tutaj walnęliśmy, więc siemaneczko. Ej, ale bez przytulania to jednak nie fajnie, powiem ci szczerze. A, dobra, oj, typo się prawie spalił przez to, że chciał mnie dojechać, a to mogłaby karma go zjeść. Ale trzeba będzie, stary, ich mocno emotkować, coś tak czuję, wiesz. Oni mają teraz trochę lipę, o tyle, że jest ich mniej. Oj, to. Dobra, ale to nie znaczy, że zaraz nie wyrównają, wiesz. Znając życie, możemy odpaść w każdej sekundzie. Też mi się tak wydaje, stary. Dobra. Jak przez chwilę nie pomyślimy jakoś mądrzej, to może być ciepło. No właśnie, trzeba. Ej, ale i tak dość o, ktoś się spalił. Od nich? Odpadł. Od nich. Dobra, nie dojeżdżał typo i się spalił. Dobra. Ojo. Jo, stary, robimy go. Wszyscy go będziemy emotkować. Dobra. A, czekaj. Dobra, pum. O nie, Arkok mnie zablokował i siebie też spalił. Czy naprawdę zostałem jeden na jeden w takiej sytuacji? I ja cię sunę, no co tu się wydarzyło? O kurde, to co ja mam, stary, zrobić? Jeden na jeden. Nie wiem. Gościu, dawaj, dasz radę, stary. Musisz dać radę w tym momencie. Po prostu może, wiesz co? Ja! Karamba. W takim razie lapi papi. Widzowie, wiemy już, że działa banan i wiemy, że działa emotka pięści. Więc trzeba nad tym popracować, żeby ich tutaj poemotkować. Oj, ale nie, ja, wiesz co, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby emotkować ich jako pierwszy. Czy nie poczekać, aż oni zaemotkują? No stary, nie. Bardziej chodzi o to, że jak oni zaemotkują, to mają te kilka sekund, wiesz, że nie mogą nic zrobić. Wiem, no nie, jakby czaisz, co mam na myśli. Dobra. Pum! O, teraz go dobrze walnąłem, ale na przykład. Dobrze go walnąłem. Tylko, że jeszcze było za mało laserów, aby to im cokolwiek jakby zrobiło złego. Kumasz, no nie? Więc trzeba uważać. Trzeba, stary, uważać, żeby oni nas też nie wrzucili oni do tego smaru. Oni chyba nie mają, albo tak wiesz. Stary, muszą mieć. Znaczy, inaczej. Mogą robić, wiesz, takiego fejka właśnie. Ej, ktoś odpadł. Ale to od nas nie, odpadł. Oj, niedobrze. W takim razie. No to, stary, straszny przypał, że tak powiem. On też odpadł. Dobra. Okej, lecę sobie tutaj. Żeby nam się udało, żeby było normalnie do przodu. Okej, stary, jedziemy z nimi, nie? Jedziemy teraz. Prawie wyjaśniłem, brakło normalnie. O nie, jak się ten laser nagle jeden szybki był. Okej, stary, ja tutaj uciekam cały czas przed nimi, no nie, żeby nie było żadnego przypału. No. Ale może być trochę przypał, za o ja ci sunę. Dobra. O, spadł i jeszcze wpadł w banana. Okej, no to stary, robimy go w takim razie. Wiesz co, ja mogę. Trzeba go tutaj. Dobra, ja robię go, stary, nawet na kamikadze, nie? On chyba nie ma emotek. On chyba, stary, nie ma. Co, przeskoczył nad laserem? W jaki sposób w ogóle go. Oj, odpadłem! Dobra, wygrał Bobek! Let's go! Oh my God, ale w drugiej fazie mamy jedną wygraną i jedną przegraną gierkę. Problem jest tylko taki, że przychodzi bardzo mało teamów, więc trzeba się postarać. Ej, oni mają nowe kroki, więc oni muszą mieć emotki, stary. Nie uwierzę, że nie mają emotki. Stary, bokserami jakimiś. Oj, tryhardowe skiny, let's go! Oj, widziałem już tą pięść, widziałem, stary. Była? Już to aj, tak. Emotkują, stary, przepotężnie. Oj, prawie sam wywalił się. Tak, ale ja widzę, oni robią te super punche, to się chyba tak nazywa. Super punch, dobrze mówię? Czy Superman punch, jakoś tak. Czyli, że stary robią podwójną spację i potem szybka pięść, wiesz. Wow. Żeby mnie tak wybiło tak gigantycznie daleko, więc trzeba naprawdę, stary, pracować. Dobra, pum. Okej, walnąłem go. Naprawdę. Oj, mnie też walnął. Dobra, ja tutaj przed nim będę uciekał. Dobra, stary, najważniejsze to się utrzymać, nie? Jak się trochę utrzymamy, to stary potem może odpadł. Być... Dobra, stary, git, robimy to. Powolutku, dobra, okej, dwie osoby! Robimy dobra, go. jest dobrze, teraz tak, żeby jaki zły pan. Dobra, stary, dawaj. Idę po niego. Dobra. Tam, działaj z aj, karamba. Dobra.
Okej, let's go! To stary, grajmy sobie, dobra, sobie. Zobaczmy, kto będzie lepszy, czy Abera, czy Bobek. Ale żeby remisu nie było, no właśnie, stary. Ej, to czekaj, to na emotki, od razu na emotki, stary, robimy. Dobra, dawaj, na emotki, to totalnie. To na emotki właśnie może się bardziej remisem skończyć. Zła emotka! O kurde, a my nie graliśmy z nimi na Hot Wheels Hustle przypadkiem? Nie wiem, ale wiem, że mamy, słuchajcie, w tym momencie jedną przegraną, a dwie wygrane gierki, więc musimy, słuchajcie, się postarać. Oni też mają na pewno emotki, bo ma nowe kroki, Ej, ktoś odpadł! Od nich! Dobra! To stary, robimy ich w takim razie. Robimy ich na totalnym feście. Ej, a nie działa w końcu ta emotka przytulenia, tak? Czekaj, sprawdzę sobie zaraz. Nie, przytulenie nie działa. Nie, nie działa, nie działa. Klikam. Oj, niedobrze, stary, mamy 2-2. Robimy to, pamiętaj, robimy to. Dobra. Dobra, okay. O, odpadł! Dobra, dobra, stary, ty graj, ja się na nim fokusuję. Ja się na nim, stary, fokusuję. Dobra. Dobra. Dobra, to ja będę full skupienie tutaj odprowadzać. A, nawzajem! Tak, stary, ty full focus sobie rób. Dobra. A ja tutaj... Dobra. To niezły banan. To niezły bananito. Dobra. Bananito, por favor! Dobra. Dobra. No, dobra, weź tam, chłopie, wyjaśnij tego typa. Stary, robimy go, Dobra, siup. Aj, dobra, dobra, ucieknę sobie, żeby sobie jakby, wiesz, odnowić tą emotkę. Dobra, ja widzę, że on ogarnia, stary, Tak, on na pewno ogarnia, chłopie, on jeszcze między tymi bananami. No kurde, nie, widzisz, co zrobił, dobrze to zrobił, musisz to ugrać. Kurde. Ale dał, Yo, są tutaj trzy bałwany, z czego dwa nie mają ników. Ej, let's go. Ej, to skoro ja jestem panią Mikołajową, to nie ma szans. Ej, to jest Mikołajem. Bałwany nie mogą nas uderzyć, stary, bo przecież zostaną wyrzucone z wioski. Ej, jest problem. Oni mają kroki. Spalił się akurat ten gość. Kroki, których my nie mamy, bo aż tak długo nie gramy w Stumble Guys. Czyli to był gość, który gra w Stumble Guys mega długo, stary. Mega długo, no. Ale odpadł. Yo, trafiłem banan. I spadł. Odpadł. Widzieliście to? Przez mojego banana on odpadł. Nie. Nie, to się nie stało. O kurde. O kurde, to było, stary, za mocne. Emotkuj go fest, Robimy go totalnie na bajo-jajo go robimy, patrz, stary. Dobra, i cyk, przeskakujemy sobie jak gdyby nigdy nic. A, trochę trzeba się wrócić. Dobra, i dawaj, teraz lecisz w niego. Oj, on mnie tutaj wali, ale spokojnie. Bataki, kolejny raz banan go rozwalił, nie wiem, że... Ej, nie, jednak te banany na Laser Tracer, sami widzicie, one tak przeszkadzają. Oj, zostałem sam z unhooktem. Dobra, ty patrz, to... Widzowie, to jest mocno porąbane, ale przechodzi do następnej fazy tylko 8 teamów ze 150, a my jesteśmy na pozycji 20, rozumiecie to? Nikt pewnie w życiu by nam nie dawał szans, a tu się okazuje, że my naprawdę, słuchajcie, jakieś szanse mamy. Dobra, ej, te banany naprawdę działają. Dostaliśmy, słuchajcie, potwierdzenie, że te... Aha, oni rozwalają te banany, żeby potem w nie wejść, no. Oj, jak przeskoczyłem, dobra, trochę się Ja mam nadzieję, że kiedyś będą chcieli specjalnie wskoczyć w banana, a ich, wiesz, wtedy wywali, pum, pum. Dobra, może ktoś odpadnie akurat, pum. Dobra, ratuję się. Uważaj, bo tam naprawdę trzeba tutaj troszeczkę pouważać, bo tak. Rozwaliłem typa, Dobra, let's go. Robimy ich. Rozwalał banana, skupił się na bananach, a tu się dobra, nie spodziewał. Nice, stary, dobrze, bardzo dobrze, pum. Dobra, walnięty został. Walnąłem kolejnego, ale przeżył. Okej, przeżył. Dobra, stary, robimy ich. Dobra, walnięty został. Dobra. O, uciekam sobie. Dobrze jest walnąć tą piąchą i sobie uciec kawałek, nie? Żeby oni potem... Nie, walnął mnie! Jest! Odpadł razem ze mną! Yo! Dobra, czyli został nam jeden typo. Jeden typek. O, odpadł! Dobra, nice! Ej, co my robimy na tych laserach, widzowie? Co tu się dzieje? Ej, to jest nieprawdopodobne. Yo, widzowie, jesteśmy w pierwszej siódemce! Dobra, widzowie, naprawdę teraz trzeba się napocić. Ej, gość ma czerwony nick! Ale też ziomek ma te kroki takie bardzo stare, więc on w tej grze jest naprawdę długo. Trzeba będzie, słuchajcie, tutaj wygrać. Ewidentnie musimy tutaj wygrać. Nie widzę innej opcji. Oni będą oczywiście emotkować. Uważaj na to. Oni będą na pewno emotkować, ale spokojnie, spokojnie. No tak, no emotkuję, wiadomo. Do... Ojo! Co? Kurde!
Jeżeli liczymy na awans, to musimy obowiązkowo wygrać tą gierkę i nie ma fizycznie innej możliwości, widzowie. Serio, jakby nie ma przegrywania, totalnie. Jakby, jeżeli przegramy, to naprawdę nie mamy szans, a jeżeli wygramy, to jakaś szansa jest. Dobra, ktoś się tutaj zabananował, więc wow, trzeba uważać. Ale mnie w piochu chciał walnąć. Oj, nie walcie tutaj biednego bubka piłką. Powiem ci, te liski są sprytne, tak ci powiem, naprawdę. Trzeba aj, mega... sprytny lisy. O, chodziłem po jego głowie, ale jeo. Ale lisek chytrusek tutaj wjeżdża, bo się wjeżdża. Dobra, no. dobra. Ej, oni strasznie się na mnie tutaj fokusują, stary, nie wiem dlaczego, no. No, ale proszę mnie tu zostawić. Jak kogoś dojeżdżają, to w kilka osób naraz. Tak, stary, ej, to jest ewidentnie jakby team, to nie jest zbiorowisko randomów, nie? Totalnie, no. Dobra. Dobrze, stary, super. Dobra, okej, okay, przeskoczę. Nie, oj. No nie, aj. Ja ci zrywałem, że w ciebie wlecę. Dobra. Dobra, trzymam banan. No naprawdę ten banan! Ajajaj. Aj, aj.